Witam wszystkich serdecznie. Tak więc na początku bardzo, bardzo złe wieści. Ostatnio podczas nagrywania miałem bardzo brzydkiego crasha i nie jestem w stanie wgrać save'a. No to jest problem grania na Iron Manie, bo w tym momencie jest jeden save, nie ma z czego korzystać, więc to nie jest dobre, no ale trudno. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Zastanawiałem się, co robić dalej. I zaczniemy nową kampanię. Myślałem, czy wyższy poziom, ale bardziej mi się wydaje, że ciekawe będzie trudniejsze po prostu wyzwanie początkowe. W sensie, że trudniejszą opcję wybierzemy, jeśli chodzi o naszych ludzi. I teraz pytanie. Zastanawiałem się albo nad kłusownikami, wydawali mi się ciekawi, albo tutaj, powiedzmy, składający przysięgi. Później, czyli dużo jest rzeczy, które mogą być ciekawe, ale antonistami już grałem sobie osobiście. Podobnie jak tym, bardzo ciężko się nim gra. Korcił mnie również ci łowcy bestii, w sumie tylko mniej pieniędzy, więc no, to może być wyzwanie. Gladiatorzy, trzech bardzo dobrych wojowników, ale drodzy, no dużo rzeczy jest nowych tutaj. I teraz tylko pytanie, czy ciekawiej będzie zacząć z łucznikami, czy ciekawiej będzie tutaj przysięgowiczem. Ale myślę, że przysięgowicz może być ciekawszy. No, pierwotnie próbowałem już tych łuczników kiedyś. Jakoś tak, nie wiem. O, niech będzie to. Dość ciekawy symbol. Dobra. Mamy dwóch ludzi. Mamy sierżanta praktycznie na starcie. To nie jest sierżantem, ale nie, no jest tak naprawdę. A trzeci level, tony resolve'u. Jest stary, co nie jest za dobre. Ale za sierżanta będzie robił naprawdę dobrego. I mamy młodego rycerza. No, który może być naprawdę dobry. Będzie pewno druga linia i trzymający morale. Nie będzie miał tak dużo walczyć, przynajmniej z założenia. Wow, już mamy 100 resolve'a, wow, po prostu wow. No ale potrzebujemy też mięsa armatniego, jeżeli mamy przeżyć, a z kasą stoimy kiepsko. Czyli my najtańszych ludzi, jak tylko będą. I zobaczymy, co da się zrobić. No może bez przesady, ale żebraka możemy sobie wziąć. Słaby jak cholera.
A damage przeciwko głowie plus 15%, co nie jest najgorsze. Jeżeli by miał, powiedzmy, Morgensterna. Są za drodzy wszyscy. Uchodźcę możemy zobaczyć. Wow! Trzy gwiazdki w ataku. Nie jest dobry, ale na początek mogło być dużo gorzej za te pieniądze. Musimy ich też troszkę wyposażyć. Nie będzie praktycznie tarcz, a szkoda. No ale jak nie ma nic lepszego, to bierzemy co mamy. 60, najtańsze. Drugi taki zestaw jest nam potrzebny, szczerze mówiąc. Dobra, to jest w miarę tanie. Z taką ilością ludzi zrobię, no. Dwie stówy za zabójcę. No dobra. Kiepski jest. Damage, mam sztylecik. Jeszcze jedna osoba została, którą moglibyśmy w teorii jeszcze gdzieś tu upchnąć. Dobra, karawaniarz. I się pieniądze skończyły. Karawaniarz też ma potencjał. Nasza ekipa liczna. No dobra, dwie stówy. Mamy kogoś odnaleźć, pokonać i wrócić. I przysięga. Na co? Okej, to nie jest dobre. Nie idę do oświadczenia za wysokie morale. O nie. Czy chyba weźmiemy to? Nie są, żaden nie jest dobry, no ale... Czy to są nasi złodzieje? Siedmiu. Sześć, kurde, to nie wygląda dobrze.
też są dość kiepsko uzbrojeni. Liczę, że nasz młody rycerz ich wszystkich pewnie tankował, a reszta ich tam jakoś zaciuka kupą. Żaden też nie ma jakoś specjalnie wielkiej broni, która by mnie przerażała. O, początek jest dobry. Nawet nie wiem, co się bardziej opłaca. Trochę dużo ich tam tutaj cofnijmy, niech oni tu podejdą może. Kongo. Ogłuszysz? Tak w miarę, tak. O, jednego pana stracimy od razu. Też takie było założenie, że no ktoś musi zginąć. To jest dziura, w którą wleźliśmy. Ale ładnie obrywają. Dziury też się można odkrywać. O, ten już chyba ma dosyć. I raczej nie ma sensu go ścigać, bo i tak zwieje. Dlatego od razu odeślemy do domu. Ale już mamy jakieś sprzęty dla kolejnych ludzi, których najmiemy. Te 200. Karawaniarz poszedł w cholerę. Wolałbym tego mordercę, no ale jak wyszło, jak wyszło. Ten mi się wydaje najlepszy z tej ekipy. Na przedwładzę defensa przeciwko zwierzakom.
zabójca też jest taki. Średniawy. Odsiedzimy do rana. Czyli mamy akurat, żeby zastąpić jednego człowieka jednym. Same rybaki. Nie wiem, czy cena świadczy o jakości, nie sądzę. Chociaż ten wydaje się droższy. Dlaczego? Bo kapelusz ma, a ten nie ma. Ciężko powiedzieć. O! Trzy gwiazdkowe. Czasami się coś trafi nawet. Fajnie by było, jakby nie zginął. Na razie ich uzbrojamy w cokolwiek, potem będę sobie myślał, co komu dać, tak realniej. Dagger się średnio nadaje na broń, według mnie. Pikaksa na razie. Nie lubię tego typu misji. W teorii gdzie powinno być tu i powinno być łatwe do znalezienia, ale... Tylko w teorii. Tak powiem, że już to dawno minęliśmy. O. To chyba jest to. A co tam w ogóle jest? Nie to, żebym tam chciał się pchać. Nie mam pojęcia. Dobra, mamy na kolejnego ludzia. On się nowy tu nie pokazuje praktycznie. Okej, przeniedziemy się do innego miasta. I zobaczymy, co tam słychać. Wszędzie wszystko widzę do jednego rodu należy. Weźmy zwykłego chłopa. Dużo życia i nic poza tym.
Tarcza jest potrzebna. Na tym etapie bez tarczy to jest po prostu samobójstwo praktycznie. Czyli bardziej mi chyba dla niego zależy na tarczy. Chociaż... obaj są równie kiepscy. Przesyłka. No na razie robimy szybkie akcje po prostu. I unikamy problemów. Nie mamy żarcia. Czyli musimy, powiedzmy, kupić coś. I weźmiemy zlecenie. Jakiś nomadów mamy załatwić. Nabraliśmy ich z założeniem, że poginą. Po prostu ktoś musi robić zamiast armatnie. A my mamy pozbyć się nomadów jakichś pustynnych. Pędzimy, pędzimy. No co to ma za zbroję, tak z ciekawości? Całkiem niezłą. Tu będą straty, ale może jakieś też lepsze sprzęty. Jesteśmy na minusie niestety. Pięciu. Troszkę źle jesteśmy chyba rozstawieni. Nie trafiliśmy pałką. Ale trafiliśmy mieczem, czyli lepiej. Cofnij się, nie masz co ich brać na klatę jako pierwszy. No, ty masz też jakąś pseudotarczę, to może też to pomoże. Niezbyt. No tego tutaj powinniśmy zgangować. Nie idzie ci.
Okej. I go przez łeb na końcu. Otaczamy. No, on już tu długo nie pociągnie. No i super. Coś żeśmy zdobyli. Nasz młody rycerzyk awansował. Na pewno musi dostać tu. No, u niego można było iść w tą zdolność tych bonusów za, do obrony w sumie z inicjatywy. No i musi mieć też tą. Czyli na początek dajmy więcej życia, żeby nie zginął przypadkiem. No właśnie, sprzęt. W sumie wszyscy będziecie mieli buławy w tej chwili. Już nie takie parchate, tylko troszkę lepsze. Chociaż to jest to samo praktycznie. Ciut lepsze. Okej, dowieźmy to gdzieś. O, ciekawe, czy ktoś nas napadnie po drodze. Może być dość ciężko też z sierżantem. Ale tak, kurde, ale mi przykro, że straciłem tamtą kampanię. Takie od początku aż się nie chce, no ale... Tym bardziej, że tam się ciągle coś działo, ale jakoś do przodu szło. No raz lepiej, raz gorzej. Znów żarcia nam brakuje. Dobra. To sprzedam, to są szmatławstwa. Co do tych sztyletów, nie wiem, czy ja jakoś tych sztyletów nigdy nie używam. Wiem, że niektórzy twierdzą, że warto sztyletować przeciwników dla sprzętu. Okej, same dostawy. Czyli robimy za kuriera po prostu.
pędzimy. Dobra, jedny kupię na zaś. No dobra, 600 to już coś. Dobra, dajmy troszkę. 10 koron nam nie zaszkodzi, a humor się poprawił. Też widzę, że jest mniejszy próg, czyli tylko 18 luda. A może też było 18, wydaje mi się, że było 20. No, przynajmniej w innym miejscu jesteśmy troszkę. Pamiętam ostatnio, że mieliśmy super posłańca, też tak właśnie znikąd go trafiliśmy. Nie dowidzi, no dobra obrona w zwarciu będzie, ale łucznika już z niego nie będę robił, czy zostanie, no. Nawet go liczę, powiedzmy, w kategorii przydatniejszych. Na pewno tak, czyli pójdzie tu, zastąpi kolegę, jeśli o to chodzi. Okej. Ale musimy koniecznie też znaleźć kogoś, kto ma wysokie morale, a tu nikogo w ogóle, czyli... Przecież w sumie on może robić i będzie do końca już z nami. Więc możemy w sumie olać sprawę sierżanta. W sumie... Tylko łuczników byśmy jakichś będziemy potem szukać. Ale to się musi odbić. Oby nie umarli. A to mogą być też bandyci w takim bazie. Weźmy wszystko. Czy mamy jakiś dodatkowy przedmiot i to dobry przedmiot? To mogły być dla niego. Bo ma sporą obronę w zwarciu, potencjalnie, tylko że właśnie, czy on dożyje do tego?
A nie ma zero, ale co mu rozwinąć? Część jest takich, że patrzę i nie wiem, czy śmiać się, czy płakać. Jak statystyki. Co, tu jest jeden bandyta? A nie, po prostu jakaś milicja ich wybija. Dobra, to się nie będziemy pakować w konflikt. Weźmy kolejną mikrotarczę. Tylko na tym etapie dwuręczniacy to muszą być chronieni. Prawda, można ich potem użyć podczas walki, ale na początku muszą być chronieni. Spróbujmy pójść bardziej na północ. Szczerze, jakbym znalazł teraz dwóch dobrych łuczników, to byłbym zadowolony z tej ekipy. Na początek oczywiście, bo mówię, ci ludzie są... Tu nie widzę żadnego late game'a. Poza naszą dwójką startową, oczywiście. No tu się już pojawiają wytwórcy łuków. A to są wszystko. Dobra, na razie nikogo nie bierzemy. Czyli kolejni bandyci. To są zadania, które powinniśmy być w stanie wykonywać. Idziesz tu, pomożesz od brzegu. Już dziabnięty. Spróbujmy ogłuszyć. Punktożerne. A co w tym się? Dobrze osaczony przez nas, dokładnie. No, na tym wczesnym etapie to praktycznie kto pierwszy uderzy, ten wygrywa. Ładnie weszło. O,
spanikował. Kończymy. Dobra, mikromisje, ale od czegoś trzeba zacząć. I pierwsze levele. Wszystkiego mało. Ja bym go widział miecznikiem, tak patrząc, jeżeli już. To na pewno się przyda na trochę więcej, tu też się przy dwóch nie będę dawał. Teraz dylemat, ale chyba na razie życie na początku. Okej. Dobra, moi drodzy, nie chcę za długich odcinków robić na początek przynajmniej. Póki co, pozdrawiam i do zobaczenia.